While the Russian aggression in Ukraine rages on, some 5.8 million refugees, most of whom are women and children, have found comfort in European villages, cities, and regions. Local and regional leaders have stepped in once again, this time to provide a safe place for Ukrainian children through summer camps organized across European cities and regions, an act of solidarity that offers a sense of normality to some of the millions of Ukrainian children whose lives have been shaken by the war. The Wielkopolska region in Poland hosted children from Kharkiv region. During their stay, Ukrainian children had the chance to participate in sport and art activities, as well as visit cultural centers. We spoke to Marek WOŹNIAK, president of Wielkopolska region and member of the EPP-CoR Group, who organized this summer camp. Cieszę się, że udało nam się sprowadzić do Wielkopolski nadzwyczajną grupę 80 młodych Ukraińców, dzieci średnio w wieku 12 lat, które dzięki takiemu turnusowi pobytowemu w Wielkopolsce, pełnemu najróżniejszych atrakcji, mogły na jakiś czas opuścić tereny, które są cały czas zagrożone ostrzałem, cały czas w bezpośrednim zasięgu działań wojennych. Myślę, że to bardzo ważne dla ich zdrowia psychicznego, że będą mogły spędzić spokojnie czas poza obwodem charkowskim, poza tym miejscem, które na co dzień nie jest w pełni bezpieczne. Obok tych działań, które dotyczą przyjęcia tej dużej, ponad 100-tysięcznej grupy kobiet i dzieci, które przebywają na stałe w Wielkopolsce, taka pomoc dla tych, którzy cały czas mieszkają na terenie Ukrainy, na tym terenie cały czas podlegającym działaniom wojennym, myślę, że jest też bardzo istotna i ważna. Sądzę, że to jest działalność, która powinna być kontynuowana we wszystkich miejscach w Unii Europejskiej. Wielkopolska tutaj zrobiła pierwszy krok, myślę, że nie ostatni. We also spoke to Barbara Kafel, teacher at the Wielkopolska Center for Vocational and Continuous Training in Jeżno, and to Julia Buriak from Ukraine, who accompanied the kids. Staramy się, żeby był to dla nich czas taki właśnie takiej odskoczni, żeby nie czuli tej sytuacji, tej wojennej, prawda? Wydaje nam się, że no, pozwolili sobie tutaj naprawdę już tak troszkę przewietrzyć tą głowę, że te traumatyczne chwile gdzieś tam na moment troszkę odeszły w cień. No ale to jest tylko moment, gdzie za chwilę wracają z powrotem do tych swoich tak, szkół, do miejscowości, w których nadal toczy się niestety, ale wojna. Діти, які перебувають на цьому відпочинку, в основному є обдаруваними дітьми Харківщини, які зайняли призові місця в олімпіадах, різноманітних конкурсах. Є декілька дітей соціальної категорії, але їх дуже мало. В основному це діти талановиті і обдаровані. Чи це діти, які тікали перед війною і мали з війною якісь стичності? Ну, дійсно, всі ці діти мають стичності з війною, бо ми мешкаємо в Харківській області і в 30 кілометрах від помешкання цих дітей проходять бойові дії, і тому до сьогодні вони, знаходячись тут на цій землі, бачучи літаки, вони пригинаються, вони це знають, всі ці канонади, всі ці взриви, і багато з них вже від'їжджали за кордони, повернулися назад додому, бо всі хочуть бути вдома. Почуваємо себе чудово. Я безумно щаслива за дітей, за те, що вони мають можливість ось відпочити і зануритися в спокійне, тихе життя. До них стільки любові, уваги, розваг, що дай Боже, щоб всі діти на планеті мали можливість такого відпочинку і не було війни. EPP-CoR members have already organized summer camps in Nîmes, France, and Maramureș in Romania. And camps are planned in the regions of Bavaria, Germany, and in the city of Gdansk in Poland.
The costs of the camps are covered by the EU municipalities and regions participating, together with public, private and civil society partners. Meanwhile, cities and regions remain committed to contribute to the reconstruction of Ukraine, to give these children a better future.